Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Dead Island. My kontynuujemy przygodę i na dzisiaj wybrałem sobie zadanko mojej drodzy Radio Gaga. Więzy krwi nam pozostały, to jest poszukaj brata. Głos niebios to jest dżungla i wybieracz wydarzenie, jeżeli coś takiego znajdziemy, tak? Więc Radio Gaga, jeżeli napatoczymy się na brata, to sobie to zrobimy zadanko. Ja przypuszczam już chyba, gdzie on może być, bo coś mi zaczęło delikatnie świtać, ale czy to jest prawda, to zajmiemy się tym może później, bo nie mam tej pewności, ale na początku chciałem właśnie zająć się tym radiem Gaga. Łocie, kurde, jak przyleciało znienacka. Jaka jazda na dzień dobry. Czym on we mnie sieknął? Mam wrażenie, czy oni coś więcej dzisiaj zadają, a ja szybciej tracę kondycję. No jak byk. Jest nie do pomyślenia, co tu się dzieje. Dobra. Dobrze, uff. Ja pierdykam, no to no jeszcze jeden został. Agencik. Standardowe, zawsze tutaj musi tak być. On miał tasak, ten w ogóle ma tasak. Super, dobra. Nie, ten tasak mnie nie... No dobra, tego sobie możemy wziąć. Możemy go sobie sprzedać później. Bo na razie nie chcę iść w bronie stricte bronie cięte, tylko w obuchowe właśnie. No a ten nóż do trzciny to po prostu zostawiłem, bo jest po prostu dobry. Jest bardzo dobry, jest genialny. Przecież jak widzicie, wolę właśnie też broń obuchową właśnie. Będzie ta... No jak żeby inaczej, nie? No niestety nie przydzwonił w nic. Siedzi, znaczy siedzi, leży. Okej. Jeszcze tego. Poprawimy mu troszkę kopniaczkiem. Czy coś miałeś? 6 dyszek, no. Szkoda, że teraz nie wylatuje z tych taranów jeszcze taka zatrważająca kwota pieniężna. O, dobra, ale mamy tu handlarza, moi drodzy. To ja sobie bardzo chętnie do niego jeszcze podskoczę. Zobaczyć, czy ziomek ma coś, co mnie bardzo zainteresuje. Bądź też on się zainteresuje czymś, co mogę mu sprzedać. O tak, 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 jak najbardziej, ekstra batoniki i w ogóle batoniki. Ziomuś, masz coś fajnego? Nic nie masz. Nie, no ja ci to sprzedam, ten prowizoryczny tasak za, no, dużo pieniędzy to nie będzie. Bo tylko lipna stuwa troszkę ponad. Leż, nie wstawaj. Dziękuję. Dobra. 100 metrów zostało, tak? W ogóle Radio Gaga, tak? My mamy znaleźć w sklepie elektrycznym transformator i kabel. Na upartego to kabel może jakiś mam w plecaku. Ale no trzeba znaleźć, tak? No i ten posterunek to panowali bandyci chyba. Jeszcze jeden i jedno bum bum. Na spoko.
spokojnie. Wow. Wow. Nieszkodliwy nóż nurkowy, poważnie? Dobra, opchnie się. Ile petów? Ile śmieci? Jezus Marian, to ekologiczna gmina to nie jest. Dobra, lecimy tutaj tym zaułkiem. Tego nie otworzymy niestety. Coś tu mamy, pistolet na wszelki mamy, dobra. Jest załadowany, gotowy do strzału, ale... Spokojnie, spokojnie do tego podejść. Okej. Dobra, jeszcze tutaj. Dobra, teraz ich mamy, bo na spokojnie sobie ich jednego po drugim wyeliminujemy. Tylko niestety już nasza buława trochę zepsuła. Co mamy dalej? No, krwawnika przecież mamy. A, poczekajcie. Jest tu do napraw. Bardzo fajnie. Dobra. Nie było tematu. Jep. Nie było tematu, mówię. Mówię, nie było tematu. Tak, wiem, jeden za mną. Wiem, wiem. Ja pierdziele, ile krytyków weszło. Generalnie samo to kopanie to jest co chwilę krytyk. O, tam śmierduchy. Na śmierduchy oczywiście przyjdzie czas. What shit? Ten ma nóż, ten ma deskę, w ogóle jaka chora akcja, dzień dobry, nie, uleczymy się, ała! O, okej, udało się. Deska, mięso, o, mięso to ja chcę. Nie wiem po co, ale chcę. Dobra, przynajmniej nas nie uderzył. Dobra, leży. But. Dobra, w tym kierunku, tak? Wy sobie tutaj egzystujcie dalej, panowie. Ja na przykład sobie po prostu pójdę w innym kierunku. Nie będziemy sobie wchodzić w drogę. Wow, 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 ziomuś. Ajajaj. A tak szło dobrze. Fuck. Dobra. Na szczęście jesteśmy tutaj obok. Możemy sobie ich wyjaśnić do końca. Dobra, teraz już się nie certolimy z tematem. Kilku padło, na szczęście. Ale też tysiaczek poszedł w zapomnienie. Ponad tysiaczek. To jest właśnie kara za to, że się ginie w tej grze. Nie po prostu wczytuje nas nie wiadomo gdzie, bo wczytuje nas w miarę blisko naszej śmierci, ale musimy liczyć się z tym, że po prostu stracimy trochę pieniędzy. Okej, 200 to może mi zrekompensować to.
Dobrze. 17 metrów stąd jest ten sklep. On jest tutaj. Dobra. Moment. Nie sprawdziłem, czy coś tam siedzi. A założę się, że siedzi. Dosłownie siedzi. O, plan. Ciężkie uderzenie. A nie, wtedy mieliśmy wagę ciężką. Dobra. Jak jest sklep, to musi być i oczywiście kasa fiskalna, prawda? Nagranie. Fuck, nie lubię tych nagrań. Dobra, zwróciło się. Drut. Moment. Wróć częściami do Karla. Okej, okay, czyli magazyn. Dobra, moi drodzy, lecimy do magazynu. Ja słyszę dwie niepokojące rzeczy. Fuck this shit. Jakoś wyszło. Dobrze, że mieliśmy więcej życia. Ale taran na nas idzie. Dobra, zawalczmy z nim. Może więcej kasy trochę z niego wyleci. No dawaj. Dawaj, 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 ziomek. Dawaj, dawaj, dawaj. Fuck. Nie dało rady. Dobra, wiecie co? Stańmy sobie tutaj. I on biegnie w tą ścianę. Leży. Super. Ile? 2000. O to chodzi. Takie kwoty powinny z nich wypadać. Super. Rurka harmonikowa. 170 metrów pozostało. Tam jest pan Bum Bum, tak? Dobra, nie kombinuję. Użyjmy czegoś, co ich na pewno tutaj poskłada. Wow! Przeżyli jeszcze, no. Skurbani. Dobra. W tym kierunku. Czy za chwilę mnie spotka tutaj taran? Nie, on powinien być w tym miejscu. A może w tym momencie go nie ma. To mnie w miarę cieszy. Kasa fiskalna, czy nie kasa fiskalna? Nie, nie ma kasy fiskalnej, ale... Te rzeczy sobie weźmiemy i po prostu sprzedamy. Dobra. Lecimy. Nie chcę spaść tutaj do tego kanału, bo będzie trzeba jakoś kombinować i wychodzić tędy, bo nie wiadomo skąd się pojawią nagle zobiaki. Tak jest właśnie ten urok. Pojawiają się w sumie nie wiadomo skąd. Dobra. Z kasą stoimy jak 18 tysięcy. No w sumie, ale byłoby prawie 20, prawda? Jakbym wtedy nie zginął. Dobra, dobra, dobra. Mamy, okej, mamy ich. Niestety zaraz nam się zepsuje cały sprzęcior tutaj, ale nie, już jesteśmy, słuchajcie, przy magazynie. Na razie sobie to wszystko sprzedaję, bo i tak nie chcę tego trzymać wszystkiego. Ale tu mamy jeszcze, moi drodzy, aptekę. Więc do apteki sobie tej zajrzyjmy. A nuż może jakieś pieniążki będą.
No dobra, niech będzie. Wejdę. Czy widzicie, co się dzieje? Ile razy musiałem go uderzyć, żeby to w ogóle padło? Następny. Ten już więcej. Pusto, no powaga. Dlaczego ty tu szukasz, jak tu już nie ma? Zabraliśmy te w sumie inhalatory, insuliny i wszystkie takie pierdoły. No dobra, wchodzimy i naprawiamy sobie przede wszystkim nasze rzeczy. Mamy coś na sprzedaż? Coś nowego? Nie, nie zebrałem nic więcej, ale to sobie wezmę, to sobie wezmę, to sobie wezmę, batonika sobie wezmę, szkoda, że tych granatów nie mogę wziąć. I opchniemy ci to, co należy w sumie do ciebie. Dobra, batonik jest, tu do napraw. Ile w ogóle kosztuje naprawa? 1000! Nie dziwi mnie to naprawdę, ale... A możemy sobie w ogóle coś zrobić jeszcze? Stwórz. Żmiję możemy zrobić, o. Z siekiery. Lub z maczety. A zróbmy sobie żmiję. A co? Będzie zatruwała trochę. Ale ma więcej obrażeń. Na wypadek wszelki może coś tam się przyda. Okej. Mamy męcząca duża siekiera klinowa. No dużo obrażeń to klinowa, tak? A ta siekiera 240-246. Tylko ta jest bez ulepszeń, ta jest ulepszona na full. Wiecie co? A zobaczmy sobie, jak ta siekiera wygląda. A, to jest taka dwuręczna. Dobra. Trudno. Ulepszmy ją sobie. Stać nas. 300, prawie 400 obrażeń zadaje, tak? No dobra. A tą moją małą siekierkę możemy sobie na razie, moi drodzy, sprzedać. No też nie chcę trzymać nie wiadomo ilu rzeczy. Będzie to wolniejsze, ale chętnie przetestuję, jak będzie prezentowało się w walce. Okej. Zadania, moi drodzy. Więzy krwi. Poszukaj brata Kwana. Z tego, co ja kojarzę, jak się wychodziło z magazynu, tak? To on powinien być gdzieś na tym obszarze, więc jakbyśmy sobie weszli tutaj, między tymi dwoma samochodami i na przykład poszli tu. Teoretycznie. Zobaczmy, czy ja dobrze kojarzę. Jeżeli nie, to sorry. Ale pójdę za intuicją swoją. 80 metrów, tak? Nie jest to daleko, więc może i to być coś w tym prawdziwego, bo przecież musimy go deskortować, a przecież przez całe miasto nie będziemy gościa prowadzić, którego będą atakować zombiaki. Ale jeżeli to tutaj, to przydałoby się ich tutaj jak najwięcej powybijać, żeby potem, jak będziemy go prowadzić, nie było aż takich problemów. Bo wiadomo, na pewno będą kolejni, którzy no, typowo do tego zadania, którzy będą go atakować, ale nie będzie tych, których zabijamy teraz. Dobra, jestem tutaj, tak? Coś mi się tak kojarzy. Czy coś tutaj będzie? Bądź nie będzie? Mamy drzwi, tak? Jest ten obszar taki jakiś, tu nie. Tutaj mamy coś takiego. O, patrzcie, jest jakieś wejście. Tylko czy to są kanały,
Czy do budynku? Do budynku. To musi być faktycznie tutaj. Tak jest. Wybić, popić i w ogóle. To ja sobie na razie ten znacznik usuwam. Wybiję jeszcze tego kolegę. Aż słoneczko wstało. Gdzie to było? Tu. Ale czekajcie, tu jest stół do napraw. Przydałby się na wszelki wypadek. Dobra. Ile mamy pieniędzy? No 16 tysięcy, no. Do opuszczonego domu, okej. Aha, faktycznie. Tu coś mamy. Wyczyśćmy sobie te zombiaki na początek. Wow. Solidna gwiazda zaranna. Jak to wygląda? Za to psiekierę sobie wrzucę. No. No. Ja myślałem, że to jakaś wielka czaszka na dwie ręce do trzymania. Nie, kurwa. Nawet nie wiem, czy to jest czaszka. Sok cytrynowy, no. A szkoda, że nie szampan. No pewnie. Czy w kiblu coś jest? W kiblu nic nie ma. Dowód, okej. Alkohol, tak? Spoko, może być i alkohol. Scuba school. Dobra, moi drodzy, wchodzimy tam. Co? Tak jest, to jest on. Niebezpieczna maczuga. O, oryginalny szampan. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Moment. Maczuga. 254 bez ulepszeń. Buława. No, moi drodzy, myślę, że możemy sobie na przykład za coś się wymienić. Na przykład później za młotek waga ciężka. Bo on już jest trochę przestarzały dla nas. Co? God is still alive? Oh my god, I thought for sure he was dead. Dobra, musimy cię teraz odprowadzić, gościu, do tego magazynu, tak? Let's move. Dobrze, dobrze, tylko żebyś się nie... Wiedziałem! Ten już? Ziomek, cholera jasna. Jaj, żeby go tylko nie zabili. Super, że mi pomagasz. Bo to jest naprawdę ciężka jazda. Dobra, moi drodzy, mam pomysł. Od razu wchodzimy furią, bo jego to zaraz zabiją. Ich jest za dużo. Prawie ekstrazy 3. Super. Musimy się jak najszybciej stąd wydostać. Gościu, leć. Już tak ledwo żyjesz. No sieknę mu zaraz. Dobra, jak na razie jest spokój, nie zapeszając. Fuck! Ziomek, 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 ziomek. Ziomek.
Jeszcze mniej życia, kurde, no faktycznie on zaraz padnie nam. Jak ja go doprowadzę całego, słuchajcie, do tego magazynu, to będzie cud jakiś chyba. Cud normalnie w morę. A cię mam. Odskok był. Stay together, tak? Cholera jasna. Let's move. No dobra. Nie! No jak nie, jak tak? Śmierduchy na dodatek jeszcze z biru. To już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy tutaj. Tu, dobra, dobra. Super, prawie. Elegancko. Na eleganckości wszystko. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. On nie może podejść do tego gościa. Ale na szczęście jest ustawiony na mnie. Super, dwie ręce złamane. To już... W sumie go mamy. Jeszcze jeden strzał tylko. Leży. I kwiczy. A popędź mnie jeszcze kilka razy, to cię po prostu sam osobiście to zabije. Jest! To jest ten magazyn, tutaj. Ale super, w końcu. Udało się, tak? Tak, udało się, dobrze. Gone? Thank God! I thought you were dead! Brother! I was so worried! Thank you! Thank you for saving him! Mamy poziom, super! 2000 prawie. Okej, dobra, co chcę rozwinąć? Co ja chcę rozwijać? Trwałość broni obuchowej. Tak, trwałość broni obuchowej. Bardzo chętnie. 22 poziom nam wskoczył. No i moi drodzy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Solidna gwiazda zaranna. Mhm. Młotek, waga ciężka. Mhm. Wylatuje. Niebezpieczną maczugę sobie wrzucimy, ulepszymy tutaj. To. Ulepsz maczuga. Dobra, blisko 400 obrażeń mamy na niej. Dobra. Czy z maczugi możemy coś stworzyć? Krwawa bomba, nie. Mołotow, nie, żmija. Klinowej siekiery. Na razie nie chcę w nią nic ładować, bo... Okej, dobra. Na razie nie chcę nic ładować w tą siekierę, bo nie wiem, czy się będzie... mi się dobrze nią walczyło w sumie, tak, bo jest wolniejszą bronią, więc dlatego musimy się o tym przekonać. Coś jeszcze mogę wam ukraść, żeby wam sprzedać? Chyba nie. Mocny młotek, wadliwy kij baseballowy. Okej. Jak stoimy z zadaniami? Wybielacze i głos z niebios i to wszystko to jest w dżungli. Ale utopijne nadzieje. Sprawdź, co się stało w przepompowni. Czyli to jest generalnie sprawa na przyszły odcinek, moi drodzy. On nie ma tutaj żadnych wybielaczy. Byśmy od razu sobie kupili i mu dali. Ale tak łatwo nie ma. Słuchajcie, gdzie jest ta przepompownia? Przepompownia jest tutaj, czyli faktycznie z magazynu będzie dużo bliżej do niej niż z kościoła. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z serii Dead Island. Na razie.
Trzymajcie się, hej!